Och, przepraszam. Zaczytałem się. Bardzo wciągająca lektura. Będzie co recenzować w nowym roku. Zapraszam na subiektywny przegląd najlepszych książek roku 2023. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak. W ostatnim w tym roku odcinku BookTube na kanale PCH24TV. I równocześnie dziękuję Państwu za wsparcie finansowe, a także subskrypcję tego kanału, gdyż liczba widzów stale przybywa. Udostępnianie linków oraz polubienia to także dobra forma wsparcia tej niezależnej telewizji. Przegląd najlepszych książek tego roku będzie subiektywny, stronniczy i niepełny, gdyż opieram go wyłącznie na własnych lekturach. A poza tym pod koniec roku ukazują się wciąż jeszcze nowe, interesujące publikacje. I w tym roku trochę zmieniłem kategorię, także po to, żeby pokazać inne książki z innych kategorii niż w zeszłym roku. Zaczynamy od debiutów. Moim zdaniem w minionym roku, i to bardziej roku liturgicznym niż kalendarzowym, na uwagę zasługują dwie powieści, które zaprezentowałem Państwu na początku roku 2023. Stawiam je ex aequo na tym samym miejscu, gdyż obie reprezentują nieco inny typ literatury pięknej. A więc po pierwsze Upadły książę Jerzego Szczepkowskiego, wydany nakładem wydawnictwa Prohibita. I jak głosi podtytuł, to opowieść ponura. Niezwykła opowieść o niszczeniu cywilizacji europejskiej, czy po prostu cywilizacji chrześcijańskiej. Mroczna ta historia daje jednak jakąś iskierkę, drobną wprawdzie, ale iskierkę nadziei, bo jest również historią nawrócenia. Drugi debiut, na który należy koniecznie zwrócić uwagę, to pierwsza powieść o akcji polskiej NKWD, czy też należałoby może powiedzieć bardziej akcji antypolskiej. Dom nad Płoską Marcina Więckowskiego, opublikowany przez wydawnictwo diecezjalne i drukarnię w Sandomierzu. Dramatyczne i wciąż słabo znane ogółowi losy Polaków na dawnych kresach Rzeczypospolitej, autor opisuje, nawiązując jednocześnie do literatury rosyjskiej, a przy tym z dbałością o szatę językową, tak aby oddać lokalny koloryt społeczności, która notabene wciąż mieszka w opisanych tu wioskach, przetrwała te wszystkie dziejowe nieszczęścia na Ukrainie. W tym roku postanowiłem wprowadzić kategorię literatura popularna i szczególną Państwa uwagę chciałbym zwrócić na cykl powieściowy Ludwiki Gacek Oczy Królowej, publikowany nakładem wydawnictwa Freedom. To brawurowo, z rozmachem napisana katolicka powieść science fiction o świecie po katastrofie, w którym panuje punktowy system niewolniczy. Pozbawiona gotówki społeczność nie wie pełnej prawdy o otaczającej ją rzeczywistości. Losy bohaterów śledzi się naprawdę z zapartym tchem. W 2021 roku ukazała się pierwsza, dwutomowa część tego cyklu pod tytułem Skarb Pustyni, a w tym roku też dwutomowa część druga w stronę światła, którą trzymam tutaj w rękach. I już pod koniec roku fani dzieła Ludwiki Gacek otrzymali również część trzecią i czwartą, którą mam nadzieję uda się omówić w nowym roku. Gdybym miał dzielić literaturę popularną na kategorie, to ex aequo z cyklem Ludwiki Gacek postawiłbym Tajemnicę spowiedzi Witolda Gadowskiego. Cykl Gacek to znakomicie napisana katolicka powieść science fiction, a Tajemnica spowiedzi to znakomity katolicki thriller. I również nowa kategoria, książki dla mężczyzn. W ciągu minionego roku wyszły dwie różne książki dla prawdziwych katolickich mężczyzn, które koniecznie w tym sfeminizowanym czasie należy dostrzec. Pierwsza z nich to świetna także pod względem literackim książka Sama Guzmana, Katolicki dżentelmen, opublikowana nakładem wydawnictwa W drodze. W wielkim skrócie twardy mężczyzna, idący pod prąd antykultury,
oraz tradycja, wysokie standardy kultury i moralności, łamanie stereotypów i maryjna pobożność. Druga rzecz to trening ducha i ciała, książka polskich autorów księdza Dominika Chmielewskiego oraz Aleksandra Bety, wydawnictwa Sumus, czyli duchowny i mistrz judo piszą o tym, jak zadbać nie tylko o ciało, ale i o ducha, by w pełni zrealizować swój męski potencjał. Klasyka literatury polskiej to przede wszystkim w tym roku trzy kolejne tomy dzieł zebranych Stanisława Rembeka pod redakcją profesora Macieja Urbanowskiego, czyli tomy 7, 8 i 9, a ten ostatni zawiera niepublikowany do tej pory utwór Wianek Malwiny. Znakomita proza dla wszystkich miłośników dobrej polskiej literatury pięknej. I jako niezwykle ważne wydarzenie, nie tylko jeśli chodzi o klasykę literatury polskiej, choć nie po polsku pisanej, ale także w dziedzinie klasyki polskiej historiografii, należy uznać pierwsze po 500 latach polskie wydanie Kroniki Polaków Macieja Miechowity. Dzieło to z oryginalnymi ilustracjami ukazało się nakładem wydawnictwa Biały Kruk, a autorem przekładu z łaciny rzecz jasna, jest ksiądz Michał Cichoń. Jeśli chodzi o książki poświęcone historii, to sprawa dla mnie w tym roku jest jasna. W obliczu ataków na podręcznik profesora Wojciecha Roszkowskiego i zapowiedzi zniesienia przedmiotu Historia i teraźniejszość, książka numer jeden w tym roku to opublikowany przez wydawnictwo Biały Kruk drugi tom podręcznika Historia i teraźniejszość. Tegoż właśnie historyka, który niegdyś pod pseudonimem Andrzej Albert wydał w drugim obiegu najnowszą historię Polski. Teraz lewicowcy postanowili, że lepiej, aby młodzież nie znała niedawnej przeszłości swego kraju. No cóż, mogłaby jeszcze połączyć kropki i obraz, który by jej wyszedł, mógłby być niemiły dla obecnie rządzących. W dziedzinie apologetyki katolickiej należy wyróżnić przede wszystkim książkę Pawła Chmielewskiego Hejterzy – Stare herezje w nowych szatach, która ukazała się nakładem wydawnictwa Fronda. Do pewnego stopnia jest to taki polski, nieco bardziej rozbudowany odpowiednik wielkich herezji Hilarego Belloca. Jak głosi podtytuł, zdaniem autora stare herezje nie giną całkowicie, ale powracają w nowych szatach. Ważna rzecz dla zrozumienia tego, co dzieje się także w dzisiejszym kościele katolickim. I szczególną uwagę należy zwrócić też na książki trzech autorów amerykańskich. Przede wszystkim Trent Horn, Dlatego jesteśmy katolikami, z serii Nowa apologetyka, wydawnictwa W drodze. Karl Keating, W co wierzą katolicy, wydawnictwa Biały Kruk. Oraz znakomita książka Matta Walsha, Kościół tchórzy, wydana nakładem domu wydawniczego Rafael. Niby USA, ale jakoś tak bardzo Polskę to wszystko przypomina. Wszystkie te książki omawiałem w programie BookTube. Spośród wielu biografii, które ukazały się w roku 2023, wyróżniłbym w szczególności niewielką rzecz, acz ważną, ojca Wawrzyńca Marii Waszkiewicza, Marietta i Alessandro, która ukazała się nakładem wydawnictwa AA. Biografia świętej Marii Goretti to przejmująca i, jak głosi podtytuł, dramatyczna historia namiętności i przemocy oraz miłości silniejszej niż śmierć. Książkę tę należy wyróżnić, gdyż idzie pod prąd naszym czasom, w których cnota dziewictwa jest wyśmiewana i lekceważona. To także historia nawrócenia, dająca nadzieję nawet zbrodniarzowi. Gdyby nie pewien konflikt interesów, wyróżniłbym też publikację Josepha Pearsa, Benedykt XVI, Obrońca wiary, która ukazała się w moim tłumaczeniu, również nakładem wydawnictwa AA. Za szczególnie istotne w tej biografii wybitnego papieża i teologa uznaje analogie, jakie autor znajduje między czasami nazizmu, a czasami nam współczesnymi.
To może wywołać oburzenie niektórych, ale podobieństwa są uderzające. Technologie cyfrowe, tak bardzo ważne we współczesnym świecie. Ważną książkę na ten temat na początku tego roku wydało wydawnictwo Prohibita. To pośmiertnie opublikowana książka zmarłego w zeszłym roku niestety profesora Grzegorza Osińskiego. Cyfrowi niewolnicy, transhumanizm w praktyce. Kto chce zrozumieć zagrożenia, jakie niosą ze sobą współczesne technologie cyfrowe i dlaczego je niosą, musi koniecznie po tę książkę sięgnąć i ją przede wszystkim przeczytać. Bezspornym zwycięzcą w polskiej literaturze pięknej w tym roku jest dla mnie zbiór Wojciecha Chmielewskiego pod tytułem Sylwia z Gibalaka i inne opowiadania, który ukazał się nakładem wydawnictwa Arkana. Książka mistrzowsko napisana, proza realistyczna, w której autor dostrzega wielowarstwowość opisywanego świata i stara się przeniknąć tajemnice ludzkiego losu. Oprócz nawiązań do literatury światowej, można w niej też odnaleźć wątki religijne. I wreszcie jedynka także pod względem znaczenia, a mianowicie książka, która w moim przekonaniu jest najważniejszą książką tego roku, Abigail Schreer, Nieodwracalna krzywda, tragiczne losy nastolatek, które zmieniły płeć. Publikacja w tłumaczeniu Małgorzaty Samborskiej ukazała się nakładem dystrybucji AA i to wstrząsająca rzecz. Dziennikarka Wall Street Journal pisze o zarazie, która idzie do nas z zachodu. Rzecz, którą powinni przeczytać wszyscy rodzice także po to, by chronić swoje dzieci, zwłaszcza córki, bo niestety ta epidemia transpłciowości dotyka w przeważającej mierze młode dziewczyny. Jednak moim zdaniem publikację tę, aby zrozumieć duchowe przyczyny zjawiska opisywanego przez Schreer, należy czytać razem z książką Carrie Gress Antymaryja, która ukazała się nakładem wydawnictwa AA. W minionym roku ukazało się sporo ważnych, dobrych publikacji i nie sposób omówić ich wszystkich. Należy choćby krótko wyróżnić natomiast przynajmniej dwa wydawnictwa. Pierwsze z nich to wydawnictwo W drodze za serię niewielkich książeczek dla zabieganych z cyklu Pszenica i Konkol. To ważne tematy w krótkiej formie dla tych, którzy może nie mają czasu na czytanie grubych książek. I to nie jedyna seria tego wydawnictwa godna uwagi. Należy też szczególnie wyróżnić wydawnictwo Biały Kruk za ogromną dbałość o szatę edytorską. To po prostu pięknie i bogato ilustrowane albumy, książki z dziedziny historii, filozofii, estetyki, a także w tym roku szczególnie ważna publikacja Tyrania Postępu. Należy ją koniecznie przeczytać, zwłaszcza w kontekście tego, co się obecnie w Polsce dzieje. W tym roku koniecznie należy wyróżnić przynajmniej dwóch autorów. Pierwszy z nich to redaktor Tomasz Rowiński, który wydał w ciągu minionego roku trzy książki, a mianowicie Turbopapiestwo o dynamice pewnego kryzysu, nakładem wydawnictwa Dębogóra oraz również nakładem tego samego wydawnictwa, tej książki nie mam, pokazuję okładkę, Anachroniczna nowoczesność, eseje o cywilizacji przemocy i wreszcie Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, wywiad rzeka z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim, który ukazał się nakładem wydawnictwa Fronda. Oprócz tego należy wyróżnić niestrudzonego ojca Wawrzyńca Marię Waszkiewicza, który opublikował w tym roku ze znanych mi publikacji przynajmniej trzy książki, a mianowicie biografię Bosy Generał nakładem wydawnictwa AA, wspomnianą już książkę Marietta i Alessandro, również wydawnictwo AA,
i przepiękną książkę nie tylko pod względem graficznym, Milczenie i mowa Maryi, nakładem wydawnictwa, a w zasadzie fundacji Rosa Mystica. Mam nadzieję, że nowy 2024 rok będzie równie obfity, a może nawet bardziej jak ten, który mija, jeśli chodzi o nowe publikacje. Jest w każdym razie co czytać, są dobre książki katolickie, konserwatywne i lektury na pewno nie zabraknie. A Państwu na ten nowy rok 2024 życzę wszelkich łask Bożych, błogosławieństw i przede wszystkim nie lękajmy się, miejmy nadzieję, ktoś mądrzejszy, większy niż najpotężniejsi władcy tego świata czuwa nad tym wszystkim i tego się trzymajmy. Z Panem Bogiem!